Wywiad ze Zbigniewem Adamczykiem, kandydatem na posła z Grudziądza z ramienia Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy, sierpień 80. Wywiad przeprowadził jak zwykle Piotr Wasiak, tym razem w nowym miejscu, nieopodal Flisaka nad Wisłą. Wywiad dotyczył wyborów oraz referendum w sprawie odwołania Roberta Malinowskiego z funkcji prezydenta miasta. Zapraszamy na wywiad. Witam Państwa, Piotr Wasiak z tej strony. W okolicznościach pięknych natury i architektury moim Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu będzie Pan Zbigniew Adamczyk, przewodniczący Polskiej Partii Pracy Sierpień 80 w Grudziądzu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu. Może rozszerzę, obejmuje moje przewodnictwo także powiat brodnicki, wąbrzeski, Golub, Dobrzyń, Rypiń. Tymczasowo Toruń także, Chełmno, Chełmże. To za chwilę o Pana właśnie tutaj tych sprawach porozmawiamy dotyczących partii, natomiast mnie bardzo interesuje, nie tylko mnie, również naszych widzów i czytelników interesuje bardzo gorąca sprawa, głównie w internecie, a chodzi o referendum przyszłoroczne i zbieranie podpisów póki co pod rozpisanie tego referendum. No jesteście pierwsi, którym powiem oficjalnie, bo na forum gazety jest ta wzmianka. Przyznam się, że to ja pisałem, nie? Na razie jako inkognito, ale bo to jest czas wyborczy, nie chciałbym, żeby nachalnie to, że ja tylko, jeśli chodzi o wybory, to mówię. Ja już to planowałem od dosyć dawna, bowiem pan Malinowski miał 4 lata w tamtej kadencji. No właśnie, proszę nam powiedzieć w takim razie, co pana zdaniem pan Robert Malinowski, prezydent i włodarze zrobili nie tak, że trzeba ich odwołać? Po prostu działa zachowawczo, powiem wprost, nie ogarnia intelektualnie problemów zarządzania miastem naszym. Naszym miastem Grudziądzem nie jest w stanie, dlatego otacza się nową nomenklaturą, która jest pazerna, wypasiona i butna. To jest bardzo groźne dla miasta. Ja powiem otwarcie, nie chcę, żeby Grudziądz był Neapolem Północy. Co to znaczy? Czyli nie chcę, żeby nowa mafia polska, tak zwana kasta, klika, nie wiem jak to nazwać, wszystkie nazwy tu pasują. To są bardzo poważne zarzuty, nie boi się poważne. Pan? Nie boję się. Nikogo nie oskarżam imiennie, boję się po prostu pieniędzy sądowych, ale ogólnie to do tego zmierza. A tutaj już posłuży się nazwiskiem. Dlaczego na przykład pan Tołkacz, prezes OPEC-u, nie jest zwolniony, a podam przyczynę. Jak była sprawa sprzedaży grudziąckiego OPEC-u, pan Taferski pod koniec swojej kadencji chciał to uczynić i ja byłem jednym z obrońców, właściwie powiem, przyznam się i pochwalę się, że byłem głównym obrońcą, bo na mnie bowiem spoczywał ciężar zebrania podpisów pod referendum lokalne. No tak, zebrał pan wtedy 8,5 tysiąca, prawie 9 tysięcy, tak, udało się, bardzo dobrze poszło. I pan, i było, prezes OPEC-u dał sprawozdanie do Rady Miasta i prezydenta, że OPEC musi być sprzedany, bowiem jest w fatalnej sytuacji kondycji finansowej i technologicznej. Po zmianie, pan Tafecki przegrał, po zmianie prezydenta na prezydenta Wiśniewskiego, który przestraszył się naszego referendum i wycofał się ze sprzedaży OPEC-u, ten sam pan Tołkacz powiedział, że OPEC ma się świetnie, jest bardzo nowoczesnym zakładem. Więc już za to prezes powinien zostać odwołany, bo skłamał. Albo wtedy, jak mówił, że jest w fatalnej sytuacji, albo że jest w bardzo dobrej. To jest ta jedna osoba. Reszta to na przykład pan Dąbrowski, to jest działanie monopolistyczne. Może i dobrze, bo zakład, to znaczy chodzi o firmę, która wodę dostarcza, nie? No, powinna być monopolistą, nie miasto. Powinno jednak, bo to jest bardzo dobry dochód, nie? Czysty, jasny. Czyli nie mam większych pretensji, zresztą pana Dąbrowskiego nie znam. Jest następna sprawa, pan dyrektor Nowak. Dyrektor szpitala, tak? Regionalnego. Tak, opodatkował
tak zwanych pijanych pacjentów, nie? A dlaczego nie narkomanów? Oczywiście to było niezgodne z prawem i to żeśmy my też podnosili tę sprawę i żeśmy wygrali. Gazety o tym pisały, władza się do tego nie ustosunkowała. Pan Nowak nadal twierdzi, że to było dobre posunięcie. A ja mówię, że jest złe, bo służba zdrowia póki co jest bezpłatna. No tak, to był precedens, wiemy, ale mówi pan o zarzutach, znaczy zarzuca pan niekompetencje niektórym działaczom, niektórym dyrektorom w Grudziądzu, a co tak na dobrą sprawę jeszcze nie tak w tym naszym mieście się dzieje? Fatalna brak planu i zaraz powiem, o co mi chodzi. Na przykład jest świeżo położony chodnik, droga, pięknie ułożony bruk. Za chwilę jest awaria, bowiem pod ziemią są stare rury, które popękały. I w tym samym miejscu, na świeżym miejscu z dopiero co położonego chodnika, robi się dziurę. Więc ja pytam się, dlaczego nie ma kanałów przelotowych? I wtedy nie byłoby problemu. Samochody by sobie jeździły po jezdni, a pod spodem robotnicy wymieniali i uszkodzone elementy. Czy za takie sytuacje właśnie ponosi tylko i wyłącznie prezydent? I prezydent de facto ponosi za całość odpowiedzialność. No tak, jest zwierzchnikiem, to wiemy. Zwierzchnikiem, dlatego i my odwołamy prezydenta, a następny prezydent powinien odwołać tych kierowników, którzy za to odpowiadają. Dobrze, to porozmawiajmy o samej procedurze odwołania, czyli doprowadzenia do referendum. A jak wiemy, dla pana to nie będzie jakaś większa sprawa do zrealizowania, czyli zebranie 8,5 tysiąca głosów, żeby to referendum się odbyło. Mówią o panu, że jest pan mistrzem zbierania podpisów. No cieszę się, że tak mówią, bo to jest prawda. Powiem może nieskromnie, że to jest prawda. No dobrze, czyli zakładając, że zbierze pan te głosy, tak. Odbywa się referendum w przyszłym roku, tak? Najprawdopodobniej gdzieś w okresie letnim. To jak? Wakacyjne. Tak, a żeby referendum było ważne, do tego referendum muszą zagłosować wyborcy w ilości 50% co najmniej, tak? Żeby referendum nie było unieważnione. Nie. Jest ustawa jest zmieniona. 3/5 ogółu głosujących w ostatnich wyborach na pana prezydenta. W ogóle na wyborach prezydenckich, jeśli chodzi o prezydenta miasta Grudziądza. Więc 3/5 i z tego... 3/5 wszystkich wyborców, którzy poszli, czy poszli, tylko za... Poszli zagłosować w ogóle za wszystkimi kandydatami. A, i to jest w sytuacji obecnej dosyć ciężko, bo to będzie około 28, tak na gorąco obliczam, 28% ogółu głosujących w naszym mieście. Więc jest 74 tysiące, podzielić przez 3, no to jest 25 tysięcy. Czyli 25 tysięcy osób musi pójść. 23 tysiące musi pójść i powiedzieć tak lub nie. Bo nie tylko mogą iść ci, co mówią, chcemy odwołania, ale podejrzewam, że bardzo dużo ludzi powie, którzy chcą tego prezydenta. Bowiem pana prezydenta Malinowskiego wybrało około przeszło 20 tysięcy. Ja uważam, że to by ci ludzie błąd popełnili, ale to są ludzie, powiem otwarcie, ze sfery budżetowej, oni żyją po prostu z podatków miasta naszego. I oni się trzymają tej grupy, tej partii, czyli trzymają się PO, albo pana Wiśniewskiego, albo przedtem pana Tafelskiego. To jest ta grupa, która, jeszcze raz powtórzę, żyje z naszego miasta. Najprawdopodobniej będzie taki za każdym razem. No i to jest niestety, tutaj ustawodawstwo nasze jest w tym przypadku... To nie jest wtedy syzyfowa praca, żeby odwoływać kolejnych prezydentów? Ja jestem demokratą, po to walczyłem o demokrację też, jako tam zwykły szary członek KPN-u, że trzeba demokrację promować. Na przykład w Szwajcarii referenda odbywają się w zasadzie w każdej sprawie.
I popatrzmy na Szwajcarię. Szwajcaria kwitnie. Referenda i demokracja im nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, pomaga. Tylko przypomnę, że mimo wszystko, ale prezydent Grudziądza został wybrany w demokratycznych wyborach. Tak, tego nie przeczę i będzie odwołany też w demokratycznym referendum. Mam taką nadzieję. No dobrze, to jak zmobilizować wtedy potencjalnych wyborców, można powiedzieć, którzy pójdą i zagłosują podczas referendum albo mają iść zagłosować w ogóle. Jak ich zmusić, jak zmobilizować? Liczę na media nowoczesne, wasze medium jak najbardziej też zapraszam. Tak, tylko to pan musi sam argumentować i zachęcać. W jaki sposób? Oczywiście. Wielu ma dość w ogóle każdej władzy, to też jest ważne. Wielu jest też za panem prezydentem, to też są głosy, prawda? Bo liczy się frekwencja. Mam nadzieję, że pan Malinowski też okaże się demokratą i będzie namawiał ludzi, żeby go bronili w referendum. To też jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko jak wiemy, frekwencja jest na dobrą sprawę. Niska frekwencja jest na korzyść włodarzy. Tak, dlatego mam nadzieję, że pan Malinowski nie będzie egoistą i będzie też nawoływał do referendum. No zobaczymy, okaże się. Proszę mi powiedzieć, panie przewodniczący, wracamy do tematu wyborów, ale tych parlamentarnych. Startuje pan z pozycji numer 5. Ta pozycja to zasłużona pozycja, czy czuje się trochę pan... Czuje się pan zawiedziony tą piątką na liście? Proszę pana, to ja układałem tą listę. No i jedynie. Dlaczego dopiero na piątce? Dlatego, tak nieskromnie. Dlatego, że tutaj wziąłem pod uwagę sytuację działaczy samoobrony, bowiem po śmierci Lepera chciałem ich podbudować. Pierwsze miejsce zgodnie z umową między panem Ziętka a żyjącym Andrzejem Leperem była taka, że na przemian dostawaliśmy pierwsze i drugie miejsce. Tutaj okręg piąty miał jedynkę, miała mieć samoobrona, dwójkę miało mieć PPP Sierpniowy, czyli ja. Powiem tak z urzędu. Ja to miejsce oddałem naszemu wspaniałemu, mojemu koledze z samoobrony rolników, panu Wawrzyńcowi Piejko, który bardzo ostro walczył o sprawy rolników i mieszkańców też Grudziądza, o szpital, walczył też o ten parking nieszczęsny, gdzie tam są działania monopolistyczne zastosowane przez pana dyrektora Nowaka, bowiem to jest placówka usługowa, społeczna. I tam powinien być parking alternatywny. I to też skierujemy sprawę do sądu. Także to miejsce... Chodzi o to, żeby parking nie był komercyjny, w sensie, żeby nie zarabiał na... Ma zarabiać, tylko powinien być obok, przez miasto, wyznaczony teren dla parkujących na parkingu nieszerzonym. Tak, ta ustawa. Czyli darmowym, jednym darmowym, słowem. Jak tam kto woli. No, musi być miejsca, proszę zauważyć, że tam miejsca nie ma. Tam tylko jest miejsce na ten parking komercyjny. I kończę tą myśl właśnie z nie chciałem, żeby ta grupa po śmierci pana Andrzeja Lepera się rozpadła, bowiem chcę nadal współpracować mu Związek Sierpień 80 ze Związkiem Zawodowym Samoobrona. Bo jest to bardzo pożyteczne i owocne. Było kilka protestów. Mamy następne plany dalsze i na dalszą działalność. Także ja później sobie wziąłem piąte miejsce, ale miejsce może jest mało ważne. Ja powiem tak. Jestem na miejscu dalszym, ale pierwszy do służenia ojczyźnie. Oby. Proszę mi powiedzieć, jako jedyny pozaparlamentarny komitet, czyli Polskiej Partii Pracy, osiągnęliście państwo próg rejestracji we wszystkich 41 okręgach. Tak. Czy to jest powód już do dumy? To by był do domu, gdyby to było pierwszy raz. Polska Partia Pracy od samego początku rejestrowała się w skali kraju. Także to była normalność, rutyna, tak bym powiedział. A jakie przewidywania, na co państwo liczą po wyborach? Na ile głosów chcecie państwo przekroczyć? Zapewne ten próg 5%, ale jak wysoko mierzycie? Ja zawsze mierzę na maksa, powiem tak po młodzieżowemu. Chciałbym mieć 8%, nie? Ale czy to będzie realne?
No daj Boże, może w końcu Polacy nas docenią. Mam taką nadzieję. Ale ja się nie załamuję wyborami tymi czy byłymi. Tyle razy nie zostałem wybrany i żyję, mam się dobrze. Wigoru mi nie ubywa, lat mi przybywa, włosów coraz siwych więcej, ale nadal jestem młodzieniaszkiem. Serce mam młode i mocne jak dzwon. Ale rozumiem z tego, że nie zakłada pan porażki, więc jak nie doprowadzić zakładam. Do tego, żeby dostał pan się do parlamentu? Jak chce pan do tego doprowadzić? W jaki sposób prowadzić dobrą kampanię wyborczą? Dobra kampania wyborcza powinna trwać codziennie, więc związanie się z samoobroną było takim dobrym początkiem. Mnie ludzie znają od... O, powiem, jestem najstarszy działającym politykiem, można tak powiedzieć, lokalnym w naszym mieście. Oprócz działaczy PZPR, może pani Bagnieszka chyba dłużej działa, nie wiem, nie będę tutaj się spierał. Także mówię, jestem najstarszym działaczem i mam nadzieję jeszcze długo działać. Jeśli zdrowie dopisze i Pan Bóg da. Czyli rozumiem, że nie planuje pan organizowania happeningów, czy też rozdawania ulotek, wieszania banerów? Też będą. Ulotki będą, plakaty są już na słupach. Ja jestem formalistą, nie wieszam tam, gdzie nie wolno. Miasto by znaczyło 8 słupów, tam są nasze plakaty. Dzisiaj jest konferencja prasowa naszego komitetu, zapraszam Was bardzo. Czyli głównie stawia Pan na swoje doświadczenie, tak? Na doświadczenie, na ludzi, na struktury, bo my budujemy od dołu, my budujemy poprzez zbieranie podpisów. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu docenią. Proszę zauważyć, o, tutaj pochwalę inne partie, które też bardzo dobrze sobie dały rady. No wymienię tak od razu, tak. PJN bardzo dobrze, tuż za nami. No, to byłem zaskoczony, że PJN tuż za nami zarejestrowała się w Toruniu. Partia Palikota też, ale głównie jestem zaskoczony pozytywnie PJN-em. Chociaż to jest partia konkurencyjna, prawicowa, ale życzę im wszystkiego najlepszego też. Proszę mi powiedzieć, gdyby stał się pan posłem, został posłem, dostał mandat poselski, co dla Grudziądza pan zrobi, dla naszego miasta? Wrócę do budowy i w ogóle unowocześnienia OPEC-u i wiercenia w ziemi naszej. U nas mamy pod ziemią na głębokości 3 km temperaturę wody około 90 stopni. I to uważam jest przyszłość. Też tutaj, ale to jeszcze ode mnie mało by zależało, jeśli chodzi o łupki, nie? Ale wracam właśnie do gorących źródeł. Grudziądz ma szansę stać się miastem uzdrowiskowym, uzdrowiskowo-przemysłowym. I planujemy około 6 odwiertów tutaj na terenie miasta Grudziądza. Także pozwoli to ogrzać całe miasto i będzie nadwyżka na produkcję prądu elektrycznego. To dlaczego włodarze naszego miasta do tej pory tego nie zrobili, skoro wygląda to na przyszłościowe? Nie, po prostu nie wiem. Dziwię się, że po to nie sięgnięto. Jakie są przyczyny? Chyba tylko oni wiedzą. No może tutaj jest odpowiedzią jest budowa jakiejś elektrowni gazowej, może, ale to jest zły kierunek. Ja uważam, że musi być kierunek ekologiczny, a tym bardziej, że właśnie mamy takie źródła i mamy też doskonałe wody lecznicze na głębokości 1600 metrów, które nieudolnie wykorzystujemy, bowiem nie ma tam basenów, nie ma hotelu. Także to była, ja to powiem otwarcie, to była wydmuszka wyborcza pobudowana przez byłego prezydenta pana Wiśniewskiego. Mówię to otwarcie. To było źle, bardzo źle pomyślane.
Wzięto projekt z Niemiec i nieudolnie wdrożono. Projekt z Niemiec był bardzo dobry, a tutaj jest zły. Dlatego trzeba to naprawić. Zresztą ten nowy prezes też ma z tym kłopoty, nie? I stawia pan na solanki jednym słowem. Tak jest. Na solanki i na zasoby ludzkie, na młodych ludzi stawiam. Przede wszystkim to wy weźmiecie odpowiedzialność za Grudziądz, za kraj, nie? No skoro już jesteśmy przy tych młodych ludziach, bo wywołał pan ten temat, to porozmawiajmy w takim razie o tak zwanych umowach śmieciowych, bo podobno właśnie 60% wszystkich młodych ludzi zatrudnionych w Polsce pracuje na tych warunkach. Co Polska Partia Pracy w tej sprawie chce uczynić? Bezwzględnie zmienić ustawę. Nie wolno zatrudniać ludzi na umowach śmieciowych. Może powiedzmy wtedy widzom, co to w ogóle są umowy śmieciowe? To są umowy na 1/8 etatu, gdzie odprowadza się 1/8 ZUS-u. Skąd później młody człowiek weźmie państwo weźmie i w ogóle ZUS na emeryturę dla tego człowieka? To jest tragedia. Rodzą się patologie z tego powodu, młodzi ludzie nie mają stabilizacji żadnej, czują się po prostu niepotrzebni, wyobcowani. Okres młodości jest bardzo złym czasem dla pożywki różnych nałogów, czyli alkoholizmu, narkomanii. Młody człowiek musi mieć stabilizację już od swego młodego życia. Proszę zauważyć, w Niemczech młodzi ludzie idą na swoje, dostają mieszkanie, nas też jest na to stać. Warto inwestować w mieszkania dla młodych ludzi, bowiem to oni później zakładają rodziny, mają dzieci, pracują, płacą podatki, dzieci się kształcą, potrzebni są nauczyciele, samo życie. No nie od dziś wiadomo, że bezrobocie jest przyczynkiem do powstawania patologii. No i o tym bezrobociu będziemy poniekąd teraz kontynuować rozmowę. Jak wiem, sierpień 80 wspierał handlowców przy ulicy Cmentarnej. Tak, zgadza się. To jest skandal, to co zrobił Urząd Miasta, powiem ogólnie, bowiem rozmawiałem z handlującymi tam paniami i panami. No i oni się czują bardzo pokrzywdzeni. Jedną kobietę nawet pobito, tak twierdziła, ręce jej tam wykręcała, zgłosiła sprawę na policję. Po pierwsze, od kiedy to miasto bierze się za biznes? Ja się pytam. Pan Malinowski zlikwidował ten zakład oczyszczania, który pan Wiśniewski powołał. Powiedział, że miasto nie jest od sprzątania miasta, prawda? A tutaj od razu ten pan Różycki, czy nie chcę pomylić nazwiska, żeby dać szacunek temu panu, od razu wziął się za handel przy cmentarzu. I zdaje się, tam była wzięta pożyczka na te budki drewniane, około 1 200 000 zł, bo jakoś tak. Ja powiem, że z ekonomicznego punktu to jest bezsensowne, bowiem ten cmentarz już staje się starym cmentarzem i coraz mniej tam jest pochówków i coraz mniej, samo przez się, coraz mniej ludzi tam będzie chodziło. Ludzie są coraz biedniejsi. Proszę zauważyć, że już tam handluje tylko około, ja przyglądałem się tak bliżej, około 6 stanowisk tam ma jakiś tam obrót i sprzedaje. A czy nie lepiej byłoby wymusić na tych wszystkich handlowcach wybudowania jakichś boksów, tak, pod jakiś plan z góry narzucony, ale każdy by musiał to uczynić w swoim zakresie. Czy tak by nie było lepiej i bardziej uczciwie? Tak, pełna zgoda. Handlowcy nie są bałaganiarzami tam handlujący. Umieją dobrze liczyć. I gdyby nie było tymczasowości i pan prezydent, mówię ogólnie, czyli Urząd Miasta dał projekt i kazał im pobudować, to oni by sobie pobudowali. Nikt nie chce w takich obskurnych warunkach pracować.
tam powinny być piękne pawilony, się zgadzam, dużo wcześniej, co najmniej 15 lat temu, od samego początku, gdy miasto się tym interesowało, to powinno wówczas to robić, już by było 15 lat pięknego widoku, jak tak sobie, jak w internecie się tam sobie marzy urząd, że tam powinny być piękne domki drewniane, nie? Ale nie, proszę pana, za 100 tysięcy złotych, to jest skandal. Zwykły domek drewniany, żeby kosztował 100 tysięcy złotych, to ja nie wiem, to może być cisowe drzewo, czy jakie, no, ale niezwykłe świerkowe, czy sosnowe. Coś mi tu nie pasuje. W tej sprawie połączyliście państwo siły między innymi z ruchem poparcia Palikota. Łączy was coś więcej? Nie. Ja może powiem, chociaż nie powinienem, bo to nie ma tutaj... Ale we wspólnej sprawie jesteście osobno, w stanie? Osobno, to są działania niezależne. Ja jestem otwarty na współpracę z każdą partią, także z panem Palikotem, z jego ruchem. Ale w tej chwili nie widać współpracy, tak? Na żadnej z linii? Nie. W tej chwili jest rywalizacja, no to na razie nie ma współpracy. Co boli mnie to, bo powinna być mimo wyborów czy tam kampanii, powinniśmy współpracować. I to jest nieszczęście naszego miasta, że nie ma opozycji dla Platformy Obywatelskiej. I ja, wracając do referendum, ja już nie będę apelował do tak zwanej opozycji, ja zaapeluję do rozsądku i mądrości mieszkańców Grudziądza, jeśli chodzi o referendum. Tutaj widzę, ten kierunek obrałem. Do wszystkich mieszkańców, bez względu na sympatie polityczne, będę apelował, żebyśmy poszli i odwołali pana prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego. Ja odnoszę z kontekstu pańskich wypowiedzi, że mimo wszystko dla pana ważniejsze jest odwołanie prezydenta Grudziądza niż start w tych wyborach najbliższych. To jedno z drugim wiąże się po prostu. Ja jestem mieszkańcem Grudziądza i jeśli zostanę posłem, to przede wszystkim dla Grudziądza będę pracował. Warto pracować dla 100 tysięcy ludzi. Jeśli ja poprawię los wielu tysięcy Grudziądzan, to już jest sukces. Już powiem sobie tak, ja spełniłem dobry uczynek, nikt nie może mieć pretensji do mnie jako do posła, nie? Ma pan dobre intencje, chce pan pomagać ludziom, w takim razie życzę panu wszystkiego dobrego w nadchodzących wyborach, sukcesu we wszystkim, czego się pan podejmie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję, nie wiem czy dziękować, czy to się dziękuję, czy nie. No podobno, co niektórzy przesądni mówią, że nie można zapeszać. No to nie będę zapeszał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też.